Na działce w ogródku jest o wiele więcej części roślin, które możemy zjeść, aniżeli się spodziewamy. I w tym filmie opowiem o kwiatach ziół, kwiatach warzyw, kwiatach drzew i kwiatach kwiatów, które możemy wykorzystać w naszej kuchni. Kiedy wchodzimy na działkę, do ogrodu, to idziemy tam po to, czy uprawiamy ogród po to, żeby mieć coś dobrego do jedzenia własnego, ale też, żeby cieszyć oko i serce tym, co tam widzimy. Czyli mamy warzywa, zioła, kwiaty, krzewy, drzewa. Jest mnóstwo kwiatów, które możemy wykorzystać w naszej kuchni, zastępując różnego rodzaju przyprawy. Dlaczego nie mielibyśmy przyprawiać potraw i dekorować ich kwiatami? Jakie kwiaty ziół możemy jeść? Zwykle jest tak, że mówimy: oj, zioła zakwitły, trzeba szybko te kwiaty obcinać i czekać, aż zaczną rosnąć nowe. Te kwiaty w większości przypadków mogą również bardzo dobrze smakować. Jeśli chodzi o kwiaty ziół, to chyzop anyżowy ma wspaniały smak lukrecji. Kwiaty chyzopu anyżowego. Kwiaty bazylii, w zależności od tego, czy jaka to jest odmiana, mają oczywiście smak bazylii, ale wzbogacony nutką cytryny, nutką limonki albo nawet cynamonu. Ogórecznik lekarski, który w tym roku króluje na naszej działce i osiąga gigantyczne rozmiary, jego kwiaty mają smak ogórka. W zeszłym roku nagrywaliśmy film na temat wspaniałego sosu właśnie z ogórecznika. Ogórecznika można jeść nawet liście, tylko że one są takie pokryte meszkiem i nie każdy jest w stanie to zjeść, ale sos jest właśnie też z liści. Rumianek koper, no to wiadomo, rumianek uprawiamy go nawet dla tych kwiatów, natomiast jeżeli chodzi o koper, to już w zasadzie kwiatostanów kopru raczej nikt nie je. Kwiaty szczypiorku są wspaniałe w smaku i mają smak cebuli i się świetnie nadają czy do zup, czy do sałatek, czy właśnie do dekoracji. Mniszek lekarski bardzo znany jest właśnie ze zbioru kwiatków głównie, a one są słodkie i ta słodycz jest tym większa, im ten mniszek jest młodszy. Melisa, jej kwiaty mają smak cytrynowy, natomiast kwiaty, czyli przekwitłe, kwitnące, mięty, rozmaryny, szałwie, majeranki, tymianki, te ich kwiaty mają taki sam smak jak zioła. Więc kiedy nadejdzie ten czas, że będą już, tak się mówi, zioła wybijać w kwiaty, to spróbujcie smaku tych kwiatów, myślę, że możecie być oczarowani. Kwiaty warzyw. Spróbujcie kapusty pak choi, jej kwiatów. Mówi się, że teraz się nie uprawia kapusty pak choi, ponieważ wybija w kwiaty, ale właśnie kwiaty wzmacniają smak tej kapusty pak choi i same kwiatostany są naprawdę pyszne. Kwiatki fasolki szparagowej. Tego, przyznam, nie próbowałam, ale jak tylko się pojawi w tym roku, to na pewno spróbujemy. Podobnie kwiaty groszku. Jeszcze są, więc można zaraz je spróbować. Znane jest to, że wykorzystujemy kulinarnie kwiaty dyni i cukinii, albo smażone, albo na surowo, albo do jakiejś dekoracji. Są przepyszne i wydaje mi się, że 2 lata temu też nagrywaliśmy taki filmik. I teraz kolejna rzecz, to jest zaskoczenie, kwiaty rzodkiewki. Zaraz pójdziemy spróbować kwiaty rzodkiewki, bo takie mamy. Kochani, teraz kwiaty drzew. Czy wiecie, że jadalne są kwiaty jabłoni? One mają lekko kwaśny smak i je się je albo kandyzowane, albo po prostu jako dekoracje.
Znany jest bezczarny z tego, że jego kwiaty są często wykorzystywane i możemy z kwiatów czarnego bzu robić wino, szampany, lemoniady, soki czy syropy. Ale i też kwiaty hibiskusa, które mają właśnie taki żurawinowy, cytrusowy smak, również są bardzo, bardzo smaczne. Natomiast kwiaty wiciokrzewu mają smak miodowy, a śliwka trochę mdły, bo mają smak nektaru kwiatowego. Również jadalne są kwiatki róży, płatki róży, ale to jest znane, o tym każdy wie, a jak spróbujemy kwiatków róży, płatków, to w zależności od odmiany będą miały smak od słodkiego aż do gorzkiego. I w końcu kwiaty kwiatów. Nagietek, aksamitka i nasturcja, to każdy wie, że je się w zasadzie je. Nagietek ma pikantny, pieprzny smak, podobnie jak nasturcja. Aksamitka, aksamitki nie jedliśmy. Nie wiem, czy ty, kochanie, próbowałeś aksamitkę, ale wiem, że robiliśmy z aksamitki herbatkę, która była bardzo dobra. Jadalne są również kwiatki fiołków, białe, różowe, fioletowe, wielobarwne. One są bardzo słodkie w smaku. Hibiskus, łagodnie cytrynowy smak i w zależności właśnie od odmiany ten smak będzie mocniejszy albo słabszy. Natomiast kwiaty hibiskusa świetnie aromatyzują, świetnie barwią herbatę i jest ona naprawdę przepyszna, przepyszna. Również kwiaty pelargonii. Jak spróbujecie kwiaty pelargonii, to one mają delikatnie jabłkowy smak albo cytrynowy, też w zależności od odmiany. Chabry boławatki, te piękne chabry, których teraz jest mnóstwo na polach, w zbożach razem z makami. Chabry boławatki mają delikatny, korzenno-słodki smak. I możemy je wykorzystać albo świeże, albo surowe, głównie też na herbatę. Jest wspaniała, o pięknej barwie herbata z chabra bławatka. Liliowce, które właśnie teraz kwitną lub przymierzają się do kwitnięcia, ich kwiaty mają smak od pieprznego do słodkiego, też w zależności od odmiany. I to, co my bardzo lubimy, to są kwiaty begonii, na przykład begonii wiecznie kwitnącej, która ma też smak cytrynowy i jest wspaniała, jeżeli po prostu zalejemy odpowiednią ilość kwiatków wodą gorącą i za chwilę to wypijamy. Wspaniała, lekko taka właśnie cytrynowa herbatka czy napój. Jak teraz zbierać te kwiaty? To jest ważne, żeby one były jak najbardziej aromatyczne i smaczne. Zbieramy je albo wcześnie rano, albo późnym wieczorem. Mówi się, że wtedy, kiedy kwiaty wystygną. Gorących kwiatów nie zbieramy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te wszystkie cukry i lotne olejki, czyli to, co powoduje aromat, jest najsilniejsze, gdy kwiat jest chłodny, bo ciepło i fotosynteza zamieniają po prostu je w skrobie. Po zerwaniu kwiatów staramy się ich nie miażdżyć, czyli zbieramy je do koszyczka jednowarstwowo albo do jakiegoś pojemnika i trzymamy w cieniu. Pozbywamy się owadów. W tym celu po prostu wystarczy kwiaty rozłożyć na kawałku papieru, a te owady z kwiatów, które są już dla nich martwe, po prostu wyjdą. Jeżeli trzymalibyśmy kwiaty, chcielibyśmy je przetrzymać przez kilka dni, ale krótko, bo one są delikatne, więc lepiej jest nie robić zapasów, tylko zrywać na bieżąco, to kilka tych kwiatów czy kilkanaście możemy przechowywać w pojemniku, w lodówce, nie myjąc ich wcześniej. Bo dopiero myjemy je przed myciem, przed spożyciem. Ważne jest też to, żeby kwiaty, zanim je zerwiemy, nie były traktowane środkami chemicznymi, ponieważ ten delikatny kwiat, on po prostu przyjmuje chemię, a potem już jej nie oddaje, nie wypłuczemy tego, nie obierzemy tej skórki, prawda? I
Są też takie zalecenia, żeby przed spożyciem usunąć pyłek i pręciki. Pyłek i pręciki mają mocny, wyrazisty zwykle smak i one mogą smak samego kwiatu, czyli właśnie tych płatków, po prostu popsuć. Dużo kwiatów możemy zjeść. Jeżeli macie na działce, czy spotkacie gdzieś piękne kwiaty, na które mielibyście ochotę, żeby je schrupać, to nie róbcie tego, dopóki nie sprawdzicie, czy dany kwiat jest rzeczywiście jadalny, bo oprócz tego, że są kwiaty, które są pyszne i są jadalne, to są też takie kwiaty, które mogą nam zaszkodzić, więc nie wszystko można zjeść, ale bardzo dużo. I właśnie kwiaty dla takich osób jak my, dla których ważna jest ta niezależność żywieniowa i to, żeby z naszej działki osiągnąć jak najwięcej części roślin do zjedzenia, kwiaty rzeczywiście wzbogacają ten wybór i wzbogacają też nasz jadłospis.